znaleźć wartość parametru a, dla której granica przy x dążącym do zera z takiego wyrażenia jest równa 3 czwarte. Jak zwykle zachęcam Cię do zatrzymania tworzenia filmu po to, żeby samodzielnie spróbować rozwiązać to zadanie, zanim zobaczysz moje rozwiązanie. Możesz ewentualnie potem wrócić do oglądania filmu. To jest bardziej pouczające, jak się sam ją najpierw spróbuje. No dobrze. No to jak ja to zrobię? No, muszę obliczyć tę granicę, żeby porównać ją z tą liczbą 3 czwarte. I w ten sposób może uda mi się znaleźć wartość tego parametru. Jeżeli ta granica będzie zależała jakoś od tego parametru, no to będę miał równanie na ten parametr, który być może rozwiąże i znajdę wartość. No dobrze, zawsze jak mam do granice, to w pierwszym kroku naiwnie po prostu wstawiam za x tę wartość, do której x dąży, czyli w tym wypadku 0. I patrzę, co się dzieje. No to jak tutaj wstawię 0 do tego wyrażenia, no to co dostanę? 4 dodać 0 to jest 4. Pierwiastek z 4 to jest 2, czyli będzie 2. Odjąć... 4, odjąć 0, no bo tutaj mamy a razy x, jeżeli x jest 0, to cokolwiek pomnożę przez 0, no to będzie 0. Czyli będzie znowu pierwiastek z 4, czyli będzie znowu odjąć 2. No i w wiadomiku mamy 0, czyli to jest granica typu 0 przez 0. Co oznacza, że jak na razie nie jestem w stanie powiedzieć jaka jest wartość tej granicy, ale coś już przynajmniej wiem. Wiem, że mamy tutaj iloraz dwóch funkcji, z których każda dąży do 0. Ta funkcja w liczniku dąży do zera i ta funkcja w mianowniku dąży do zera. Czyli spełnione są założenia twierdzenia Delopitala. Możemy skorzystać z reguły Delopitala do obliczenia tej granicy. Czyli ja może to przepiszę i obliczę tę granicę korzystając z reguły Delopitala. Czyli mam pierwiastek z 4 od... dodać x tutaj, a tutaj mam odjąć pierwiastek z 4 odjąć a razy x i wszystko podzielone przez x. No i przypominam, że reguła de mówi nam, że mogę obliczyć teraz granicę ilorazu pochodnych tej funkcji w liczniku i tej funkcji w mianowniku. Czyli różniczkuję oddzielnie licznik i mianownik i liczę granicę ilorazu pochodnych. No to łatwiej jest w mianowniku liczyć pochodną. Pochodna x to będzie po prostu 1. A teraz co mamy w liczniku? No tutaj mamy pierwiastek z 4 dodać x to mogę zapisać, że to jest 4 dodać x do potęgi 1 druga. Myślę, że jak to tak zapiszę, to będzie łatwiej widać, jak to się różniczkuje. No bo jakbym będę liczył pochodną tego, no to liczę pochodną funkcji potęgowej. Mamy tutaj funkcję złożoną, funkcję potęgową od jakiegoś wyrażenia. Czyli w pierwszej kolejności liczymy pochodną tej funkcji zewnętrznej i to będzie 1 druga, ten wykładnik, razy ten argument do wykładnika o 1 mniejszego. 1 druga odjąć 1 to będzie minus 1 druga. No i jeszcze muszę pomnożyć przez pochodną funkcji wewnętrznej, a w tym wypadku to jest po prostu 1. Bo pochodna czwórki to jest 0. No i napiszę, żeby dla porządku to tutaj było. Odjąć, no i to tutaj analogicznie będzie 1 druga, a tutaj będę miał 4 minus a razy x do potęgi tak samo minus 1 druga. I znowu pochodna funkcji wewnętrznej, która w tym wypadku jest równa minus a, bo tutaj przy x stoi minus a. Czyli to jest tyle. Mogę to troszkę uprościć. Nie, już nawet nie ma sensu tego upraszczać. Możemy po prostu spróbować wstawić 0 za x. No w mianowniku jest 1, więc tego mianownika możemy nie, nie przepisywać. No i co tutaj dostaniemy, jak wstawimy 0? Jak tutaj wstawię 0, no to miał 4 do potęgi minus 1 druga. 4 do potęgi minus 1 druga to jest 1 druga. Czyli to jest 1 druga razy 1 druga. Dobrze, to jest, granic to jest granica tego. Odjąć 1 druga. Co tutaj mamy? Jak wstawię 0 za x, no to będzie po prostu 4 do potęgi minus 1 druga. 4 do potęgi minus 1 druga to jest właśnie 1 druga, czyli razy 1 druga. No jeszcze razy minus a. Czyli dostaję coś takiego. 1 czwarta. Minus i minus da nam plus, czyli będzie plus a podzielone przez 4. Czyli mogę zapisać to w takiej postaci, że to jest 1 plus a podzielone przez 4. No a przypomnijmy sobie, czemu to miało być równe. To miało być równe 3 czwarte. Tak, czyli to miało być równe 3 czwarte. No to widać, że żeby to było spełnione, to a musi być równe 2. Mianowniki są takie same, czyli 1 plus a musi być równe 3, czyli a musi być równe 2. Takie jest rozwiązanie. Dla wartości parametru a równej 2, ta granica jest równa 3 czwarte.